No przede wszystkim uważam, że ludzie, którzy przyszli dzisiaj obejrzeć to spotkanie mimo zimna, nie zawiedli się. Na pewno bardzo dobre spotkanie, szybki mecz, otwarty z obu stron, masa sytuacji z obu stron. Ja jestem naprawdę zadowolony, szczególnie z pierwszych fragmentów, 20 minut drugiej połowy, później z realizacji założeń taktycznych. No jak się gra na wyjeździe z taką drużyną, to myślę, że trzeba być troszeczkę skuteczniejszym, a mogliśmy się nawet pokusić tutaj o lepszy wynik. Ale szanujemy ten remis, bo również gospodarz stworzył kilka fajnych sytuacji. No, taki piłkarz jak Łobodziński naprawdę robi różnicę w tej lidze i musimy być zadowoleni z tego remisu, aczkolwiek gdzieś tam maleńki niedosyt jednak pozostał. Dziękuję. Uważam, że gdybyśmy prowadzili, a mieliśmy ku temu okazję 2-0 do przerwy, to byśmy ten wygrali. Druga połowa, pierwsze 15 minut oczywiście z optyczną przewagą, z jedną sytuacją przeciwnika. Następnie te sytuacje, które wynikały, to nie wynikały po prostu z naszego złego ustawienia, tylko z dynamicznej gry przeciwnika. Dobrze, żeśmy bronili, ale myślę, że na końcowy wynik miał wpływ szczególnie pierwsza połowa. Przy tych sytuacjach powinniśmy strzelić dwie bramki. Myślę, że ta dwubramkowa zaliczka mogłaby nam dzisiaj wystarczyć do zwycięstwa. Generalnie podsumowując ten mecz, uważam, że z jednej, jak i z drugiej strony dwa zespoły, które jest różnica punktów, a nie odzwierciedla, mówię, pozycji w tabeli, bo dwa zespoły dobrze zorganizowane, które sobie stworzyły sytuacje bramkowe po akcjach, a nie po jakichś ewidentnych błędach indywidualnych. Także tutaj się zgadzam, że mecz na tym boisku grząskim, w dobrym, momentami bardzo dobrym rytmie, co pokazuje, że nadal uważam, że nie wiem, czy nam będzie dane, oby tak było. Nie mielibyśmy się czego wstydzić, mając 18 zespołów w Ekstraklasie. Dziękuję.